everything I did for love. Cześć, ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Heavy Rain i po raz kolejny wcielamy się w dziennikarkę Madison Page. O mój Boże! Okej, jak widzicie, Madison zastała tutaj Ethana leżącego. Jak człowiek, jakikolwiek, może się tak załatwić? Dobra, spokojnie. Na pewno można mu jakoś pomóc. No właśnie, nie czekajmy i weźmy go, przenieśmy go na łóżko może. Dasz radę? Mam nadzieję, że jesteś dość silna. Okej, spróbujmy. No na pewno nie jest łatwo. Ale jakoś się udało. Ethan jest poturbowany po tym, jak wrócił z elektrowni oczywiście. Nie zdążył nawet położyć się do własnego łóżka. Ethan, słyszysz mnie? Ja najwyraźniej nie słyszę. Muszę go rozebrać, żeby odkazić jego rany. Ma poszarpane ręce. Co on robił? Dobra, no to zróbmy coś. Masz straszną gorączkę. Musimy zdjąć ci ubranie, żeby zdezynfekować rany. Więc znowu Madison będzie musiała mu pomóc, chcąc, nie chcąc. Trzeba będzie pójść do łazienki. Masz poharatane ręce. Ajajaj. Trzeba odkazić te rany. Naprawdę porządnie poharatane. Co my tutaj potrzebuję mamy? Pierwszej pomocy. Wszystko powinnam znaleźć w apteczce. No właśnie, poszukajmy. Okej, od razu bierzemy wszystko. Nie ma co zwlekać. Trzeba mu jakoś pomóc. Może go jakoś poskładamy do kupy. Nie jestem lekarzem, ale zrobię co mogę. Dobra. Co tu najpierw? Przede wszystkim zacznijmy od środków odkażających, co? Też oczywiście tylko od nas zależy, w jakiej kolejności to wszystko zrobimy. No ale sam nie jestem lekarzem, no ale chyba najważniejsze to właśnie odkazić te rany. A dopiero potem zająć się innymi sprawami. Oczywiście musimy to zrobić delikatnie, aby nie wykonać zbyt gwałtownych ruchów. Dobra, co teraz? Proponowałbym teraz maść. Odkaziłam ci skaleczenia. Żeby jakoś te rany nasmarować. Żeby tak nie bolało. Więc... Ajajaj. Wybacz, zgłupiałam. Maścią na oparzenia leczę rany.
Kurczę, co ja zrobiłem? Jeszcze za szybko. I to był błąd. Dobra, bandaż. Powinienem to w ogóle wolniej zrobić. Okej. Okay. Tak więc zawijamy. Kurczę, straszną głupotę z tą maścią zrobiłem. No ale jeszcze weźmiemy lekarstwa chyba, czy nie? Jest nieprzytomny. Muszę poczekać. Może się obudzi. Kurczę, mam nadzieję, że nie zrobiłem błędu. Być może powinienem najpierw lekarstwo mu dać. Chciałem to zrobić na koniec, ale że to było niepotrzebne takie zwlekanie. Trudno oczywiście powiedzieć. Teraz ciągłe oczekiwanie, aż się obudzi. Madison na pewno chce się dowiedzieć, co się mu stało. Już powoli sama przesypia. W końcu się chyba budzi. Jak się czujesz? Bywało lepiej. Ile tak leżałem? Ze 3 godziny. Jesteś moim aniołem stróżem? Nawet mnie nie znasz. Jak byłam dzieckiem, zawsze opiekowałam się moimi młodszymi braćmi. Ciągle tłukli się z innymi chłopakami. No, chyba lubię być aniołem stróżem. Mówiłaś, że jesteś tu, bo masz problemy ze snem? Powiedzmy prawdę. Tak. Kilka ostatnich miesięcy nie było dla mnie łatwych. Takie rzeczy człowiek woli zapomnieć. Próbuję żyć dalej, ale nie jest łatwo. Wyjaśnijmy, o co chodzi. Już 2 razy znajduję cię w takim stanie. Zawsze wyglądasz, jakbyś wyrwał się śmierci. Co się dzieje, Ethan? Masz problemy z mafią? Jesteś komuś winny pieniądze, czy co? Słuchaj, dziękuję, że mi pomogłaś, ale dla twojego dobra lepiej nie mówmy już o tym. Zaoferuj mi pomoc. Może będę mogła jakoś pomóc. Nikt nie może mi pomóc. I tak dużo zrobiłaś, Madison. Dobra. To ja idę. Trzymaj się. Ethan najwyraźniej nie chce przyjmować żadnej pomocy. I znowu jesteśmy Ethanem. I co? Musimy szukać dalej naszego syna. Znajdę cię, Sean. Znajdę, gdziekolwiek jesteś. Aby to zrobić. Nie chcę dziewczyny w to wciągać. Nikt nie może wiedzieć, póki nie znajdę syna. Muszę stanąć na nogi. Muszę ruszać dalej. Straciłem już za dużo czasu. No właśnie, więc zobaczmy pudełko. Sprawdźmy kolejną wskazówkę. To już 3 będzie. A więc kolejny adres. I pytanie, czy poświęcisz się, aby uratować syna?
Ciekawe, co teraz będzie to przed nami. To nie ja, przysięgam wam, to nie ja! Nie mam z tym nic wspólnego, nigdy nikogo nie zabiłem! Serio? To czemu uciekałeś, kiedy się u ciebie zjawiliśmy? Przecież już wam mówiłem, nie zgłosiłem się u kuratora. Nie chciałem wracać do Paki. Kiedy zobaczyłem gliny, to spękałem. Nie myślałem, co robię. Sprawdziliśmy jego zezwanie. Ma alibi na 3 morderstwa. Ten drań pasował nam idealnie. Kurwa! Ash? Dobra. Jest tu matka Shauna Marsa. Chcę z panem rozmawiać. Oho. A to ciekawe. To było kilka miesięcy temu. W środku nocy. Strasznie lało. Ethan wrócił do domu jakoś około 3:00. Był przemoknięty. Zapytałam, gdzie była, a on zaczął mówić coś o tonięciu, o deszczu. Zupełnie bez sensu. A jego spojrzenie... było w nim coś dziwnego. Jakby nie był sobą. To może nie mieć związku. Ale kiedy następnego dnia ogłosili znowu kolejną ofiarę, zabójcy z origami. Znajdźcie Shauna. Błagam was. A więc podejrzenie jestem na Ethana w kartel Blake, samego żona. Agent Norman Jaden z FBI. Według naszych informacji Ethan Mars jest pańskim pacjentem. Chcielibyśmy zadać panu parę pytań o niego. Przykro mi, ale to niemożliwe. Że co proszę? Obowiązuje mnie poufność. W żadnym wypadku nie mogę mówić o pacjentach. Moim zadaniem jest znaleźć Shauna Marsa. I mamy w dupie jakieś pierdolone zakazy. Od tego może zależeć życie Shauna. Niech pan powie doktorze, co pan wie. Przykro mi, nie mogę pomóc. Poproszę panów o wyjście. Musi pan współpracować. Dla własnego dobra. Zobaczymy, czy się uda. Wiem, że nie chroni pan mordercy. Jeśli pan coś wie, musimy wiedzieć, doktorze. Czy pan mi grozi? Ja tylko dobrze panu radzę, doktorze. I radzę posłuchać. Co my tu mamy jeszcze? Pana obowiązkiem jest poinformowanie policji, jeśli podejrzewa pan swojego pacjenta, doktorze. Zadzwonię na policję i złożę skargę na pana zachowanie. Doktorze, zaczyna mi pan grać na nerwach. Zależy mi tylko na uratowaniu dzieciakowi życia. Więc niech pan będzie tak dobry i powie nam, co pan wie, albo zaraz puszczą mi nerwy. Idziemy stąd. Puść mnie! Nie, nie. Blake tradycyjnie chcę wszystko siłą załatwić. Ale psycholog chyba nic nam nie powie. No, doktorze, zrobimy to po dobroci czy nie? Wybieraj pan. To chyba przesada. Nie masz prawa go bić! Ratuję dzieciakowi życie, do cholery! Jak się nie podoba, wyjdź! Co zrobimy? Natychmiast puść tego człowieka, bo cię zgłoszę, a wtedy odsuną cię od sprawy! Co się z tobą dzieje, Norman? Masz cykora? Już nie zależy ci na ratowaniu Shauna Marsa? Chcę ratować Shauna Marsa tak samo jak ty, ale to nie znaczy, że jestem ponad prawem, więc do cholery natychmiast skończ te cyrki! Ethan Mars cierpi na zaburzenia po śmierci pierwszego syna. Czuję się za nią odpowiedzialny. To rodzaj chorobliwej neurozy. Ma urojenia, widzi martwe ciała. Kilka tygodni temu, po jednej z naszych regularnych sesji, znalazłem to na podłodze. Musiało mu wypaść z kieszeni.
coraz więcej podejrzeń pada na Ethana. No i dobrze, kontynuujemy rozgrywkę Normanem Jadenem. I dalej kontynuujemy śledztwo. Zobaczymy, czego się dowiemy. Jak widzicie, coraz więcej osób wskazuje na Ethana tutaj. Ash, zwołaj wszystkich. Robimy obławę na Ethana Marsa. Pilnujcie jego domu, dzień i noc. Wyślijcie za nim list gończy do wszystkich agencji. Obstawcie dworce kolejowe, autobusowe i lotniska. Niech wszyscy gliniarze w tym mieście mają oczy otwarte. Jak gość się ruszy, mamy o tym wiedzieć. Tak. Ethan Mars to zabójca z origami. No i zobaczymy, jak się sytuacja dalej potoczy. Okej, okay, a więc teraz jednak znowu wcielimy się w Scotta Shelby'ego. Zobaczymy, może jego punkt widzenia jakoś inaczej pozwoli nam spojrzeć na sprawę. Jesteśmy najwyraźniej na polu golfowym. Nie wiem, czy to nie jest ojciec tego faceta, u którego byliśmy w poprzednim odcinku. Pogadajmy z nim. Nieźle. Dziękuję. Proszę wejść, panie Shelby. Filiżanka kawy? O nie, dziękuję. Grapa? Raz spróbowałem. Właściciel pola pewnie nadal mnie szuka. To ciekawy sport. Wymaga siły, ale również opanowania i absolutnej precyzji. Może rozegramy partyjkę? Tutaj nie musi się pan bać, że zniszczy murawę. Dobra. Proszę zdjąć kurtkę i wziąć kij. Dla towarzystwa możemy spróbować, co? Przy okazji zobaczymy, czego się dowiemy. Piłki są w koszyku. Ciekaw jestem, jak detektyw sobie radzi w tym sporcie. Zaraz się o tym przekonamy. Najważniejsze to właściwie chwycić kij. Gdy jest pan gotów, uderza pan. Okej, spróbujmy. Oczywiście wciskamy poszczególne przyciski i je trzymamy. A teraz trzeba machnąć kontrolerem w dół. Świetnie! Ma pan do tego dryk. Szczęście nowicjusza. Zapytasz się go o coś w końcu, czy nie? Chyba nie zaprosił mnie pan tylko na golfa, panie Kramer. Tak jest, to jest ojciec tamtego faceta. Słyszałem, że wypytywał pan o mojego syna. Zgadza się. Chcę wiedzieć, czy Gordy ma związek ze sprawą zabójcy z origami. Tak więc będziemy sobie grać, jednocześnie gadać. Mojego syna nic nie łączy z tą podobną sprawą. Więc nie ma się czego obawiać z mojej strony. Nie ma powodu dręczyć mi syna. Mówiłem, nie ma z tym nic wspólnego. Z całym szacunkiem, panie Kramer, ale to ja decyduję, jak prowadzę dochodzenie. Mam duże wpływy, panie Shelby. I dobrze płacę za lojalność. Łapówka? Chce mnie pan kupić? Ja tylko pomagam panu zrozumieć, co jest dla pana korzystne. Ile pan chce za sprawę mojego syna? Chyba źle się zrozumieliśmy. Nie pogrywam. Proszę zostawić mojego syna.
Miłego dnia, panie Kramer. Okej, a więc nie do końca wyszło ojcu Kramera nas nastraszyć. Gordy jest w końcu dalej w kręgu podejrzanych, podobnie jak Ethan. Tyle, że policja szykuje obławę na Ethana. Dobrze, no to zagrajmy sobie jeszcze ten epizodzik Ethanem. Za wcześnie jeszcze, żeby kończyć odcinek. A przy okazji zobaczycie trochę więcej wydarzeń tym razem. I jedziemy na kolejną próbę. Tu najwyraźniej musimy wejść. Obskurnie tutaj. Jesteście zapewne ciekawi, co tutaj przyszykował zabójca z origami, kimkolwiek on jest. Porcelanowe jaszczurki. Nie pasują do reszty tych staroci. Wyglądają na nowe. No to rozbijmy je. Coś tam jest? Nie za bardzo. Ale sprawdźmy każdą. Potrząśnijmy. Oho, coś tam jest. Trzeba to rozbić. Jest klucz. Tak więc weźmy go. Zapewne nam się przyda. Był tu pożar. Wszystko się spaliło. Ciągle jestem osłabiony. Ledwo stoję. 9711 Marble Street. Jestem na miejscu. To ale chyba... czego mam szukać na tym śmietnisku? To chyba te drzwi. Tak jest. Zobaczmy, co tutaj nas czeka. Jest jakieś pomieszczenie. Opuszczone pomieszczenie należałoby dodać. Na samym środku widziałem właśnie urządzenie, na którym dostaniemy pewnie dalsze instrukcje. Na stole leży GPS. To co? Chyba go włączymy. Najpierw bym się rozejrzał, ale tutaj nic nie ma. No to sprawdźmy w takim razie. Włączmy GPS i zobaczymy, co tym razem, jaką tym razem otrzymamy wskazówkę. Ile poświęcisz, żeby uratować syna? Masz 5 minut, żeby odciąć sobie czubek jednego z palców przed kamerą. Jeśli uda ci się to zrobić, dostaniesz nagrodę. O mój Boże. Słyszeliście to? Muszę przez to przejść. Nie mam wyjścia. To dla Shona. O kurczę. Co my tutaj mamy? Naprawdę będziemy musieli to chyba zrobić? Rozumiem, tutaj kładziemy poszczególne elementy, które mogą nam się przydać. Co my tutaj jeszcze mamy? Ajajajajaj. Jest piła. Sami wiecie, do czego się nam może przydać. Muszę odkazić tę ranę, inaczej tego nie przeżyję. Aj, jakiś tasak. Wiem, że to zabrzmi tragicznie, ale on chyba lepiej się nada niż piła do odcięcia palca. Masz 4 minuty i 30 sekund. Jest alkohol, możemy jakoś sobie złagodzić ból, ale kurczę. Sytuacja jest tragiczna. Ale czego ojciec nie odciąć zrobi? Odciąć sobie palec?
O nie! Ajajajaj. Gdzie jest ten środek odkażający? Pośpieszmy się, naprawdę. Nie ma czasu. Tutaj jeszcze coś jest. Zerknijmy tylko. Oho. Tutaj powinny być środki odkażające. Dobra, jest. Kurczę. Co tu my jeszcze mamy? Może mi się udać, jeśli tylko będę dokonywał słusznych wyborów. Musi być sposób, żeby to zrobić. Co tu jest jeszcze? Nożyczki. Nie, nożyczki to nie jest najlepszy pomysł, ale możemy je położyć. Aj, naprawdę. Głupio mi w ogóle o tym mówić, ale... Sytuacja jest beznadziejna. Będziemy musieli to zrobić, jeśli chcemy uratować życie Shona. Widać tutaj ogromne poświęcenie Ethana. 5 minut. Mam 5 minut, żeby uciąć sobie palec. Muszę się zdecydować i to szybko. Oho, tu jeszcze coś jest. Co to jest? Okej. Chyba do zaciśnięcia zębów się przyda, co? Kurczę. To już jest scena naprawdę dla dorosłych. Usiąść? Masz 3 minuty i 30 sekund. Nie ma czasu na siadanie. Kurczę, szybciej, szybciej. Co my tu jeszcze mamy? Kurczę. A jeszcze tutaj jedno jest. Aha, dobra, mogę rozbić tamto. To ruszajmy się szybciej. Nie ma czasu. Aha, mogę podgrzać, tak? Ajajajajaj. O kurczę. Coś strasznego. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to podgrzewać, kurczę. Ojejku, siadajmy. Masz 3 minuty. O Boże, czy tylko 3 minuty? Muszę myśleć trzeźwo. Wszystko będzie dobrze. Uda mi się, jeśli zrobię to, co należy. Dobra, co zrobimy najpierw? Powiedzcie mi. Na początek... Coś dla uśmierzenia bólu. Będzie mniej boleć, jeśli się napijemy. Jeszcze raz. Nie ma co się oszczędzać. Jeszcze, nie zaszkodzi. Dobra, z drugiej strony już nie szalejmy, bo... Może to wypaść wręcz przeciwnie. No właśnie, ja tam kurczę. Chyba trochę przesadziłem z tym tutaj piciem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Odkażenie rany. Masz 3 minuty i 30 sekund. Szybciej, Ethan, szybciej. Kurczę, za dużo chyba wypiłem, coś mi się wydaje. Ajajajajaj. Dobra. Wydaje mi się, że jak przypalimy, to też będzie co innego. O kurczę. Nie? Nie, to chyba zły pomysł jednak. Dobra. Musimy to zrobić. Kurczę. Ajajajajaj. Głęboki oddech. Możemy trochę uspokoić bicie serca. O Boże, jeszcze raz. O Jezu. Aż
się nie mogę zdecydować, ale musimy to zrobić, bo inaczej życie Shona będzie na włosku. Już jest na włosku, ale jeśli tego nie zrobimy, to może stać się tragedia. O Jezu, dobra, szybka decyzja. Robimy to. Ojejku, jejku, jejku. Powoli. No i co? Jeszcze raz, kurczę. Ethan sam się nie może zdecydować. Masz 1 minutę i 30 sekund. Kurczę, nie wiem, czy coś źle robię. Nie no, nie będziemy tego odkładać. Może teraz muszę to przypalić sobie, czy nie? Nie, 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 to dopiero po samej ranie. Ajajaj, dobra. Zróbmy to w końcu. Spróbuj. Nie mamy naprawdę czasu, kurczę. Wiecie co, muszę to chyba zrobić siłą. Dobra, spróbujmy. Nie mamy wyboru. Mocne cięcie. To będzie teraz. Kurczę, coś jest nie tak. Dlaczego stop? Nie chcę stop. Kurczę, co ja robię źle? Ja cię kręcę. Masz 50 sekund. Kurczę, może Ethan potrzebuje jeszcze trochę czasu. Ajajajajaj. Ethan, weź się w garść, musisz to zrobić w końcu. O czym teraz myślisz? Zrób to szybko, nic nie poczujesz, nic a nic. Dam radę. Robię to dla Shona. Zrobię wszystko, żeby uratować syna. Zróbmy to w końcu. Masz 30 sekund. Uda się, uda się. Nie, kurczę, co ja mam zrobić? Ja cię kręcę. Masz 20 sekund. Zrobisz to w końcu, czy nie? Ja cię kręcę. No. Masz 10 sekund. 9. Zrób to. 8. Ajajaj. O kurczę. Teraz możemy tę ranę przypalić, co? O, jeju. Ajajajajaj. Nie wiem, czy jeszcze cokolwiek muszę mówić, kurczę. Ojejku. Ethan się naprawdę poświęca. Ja cię kręcę.
Już trudno mi teraz wydusić jakiekolwiek słowa. Poznaliśmy dalszą część adresu, kolejne litery. Ale to, co się tutaj stało... Kurczę, nawet trudno cokolwiek powiedzieć jeszcze. Ogromne poświęcenie Ethana. Do ostatnich sekund czekał, ale w końcu się zdecydował. Ajajajajaj. Naprawdę ciężko mi teraz jakikolwiek komentarz, powiem wam. Już się ja będę z wami powoli żegnał. Odcinek nam się trochę przedłużył. No i końcówka naprawdę była mocna, jak mogliście zauważyć. Myślę, że jeszcze dzisiaj zobaczycie kolejny odcinek, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Ojejku, jejku, co tu się stało, kurczę. W następnym odcinku wcielimy się w Madison. Teraz już nie będziemy tego robić, nie będziemy kontynuować. No i cóż, aż mi głupio w ogóle prosić o łapki. Zrobicie co chcecie. Na pewno cała historia chwyta za serce, musicie sami przyznać. Widać tutaj ogromne poświęcenie ojca. No i cóż, będę się chyba z wami powoli żegnał. Zostawię wam trochę czasu na ogarnięcie tych całych wydarzeń. I prawdopodobnie widzimy się za kilka godzin, kiedy kolejny odcinek pojawi się na moim kanale. Tak więc dziękuję wam wszystkim za uwagę przez te prawie 40 minut i do usłyszenia jeszcze dzisiaj. Cześć!